No i dobra. Witam. Wykopałem tego wielkiego tego lotosa tygrysiego zielonego. Rozsadziłem go. Że część sobie zostawiłem. Część powędruje do rodziców. I posypała mi się, jak wykopywałem, ta alternatera, ta czerwona. Ona miała kupę szczepek i takie były one zlepione do kupy, ale łatwo odpadały, więc posadziłem je po środku. No, zobaczymy, czy da radę. Ma ciężko, bo tu wiele wysokich roślin dookoła niej. Ale zobaczymy. Że musiałem trochę czystki tu zrobić w tym akwarium, bo już po prostu ryby nie miały gdzie pływać. No a teraz mają. O, Helenki tak jakby się parowały. Może jakieś jajka będą. I młode Helenki, fajnie by było. No i co jeszcze ciekawego? Taką pomocniczą tą latareczkę. To jest lotos. Jutro pojadę, rodziców nie ma, ale pojadę tam posadzić tego lotosa tygrysiego zielonego. Nie wiem, gdzie ja go tam wcisnę u rodziców, ale to jest i tak największe akwarium. A to uwaga, kula 13,5 litra. Taki spontan. W piątek kumpel do mnie dzwoni, kiedy będę w domu. Nie wiem, czy ja ostry złapię. Widzicie jajeczka? Helenek dał mi rośliny z jajkami Helen. Wezmę trochę zooma, zrobię. O. Te takie siwe kłony to są właśnie jajka krewetek. Oj, Helenek. Ja powiedziałem krewetek wcześniej? To się pomyliłem. To są jajeczka Helenek. Nie no, słabo widać. Jeszcze zooma podkręcimy. Damy ostrość i światełko. Prawie. Jeszcze. Jeszcze. O. I mamy jajeczka. Na tym to jest marchewka. O, tu widać dokładnie jajeczko. Na tym krzaczku jest ich, tak jak liczyłem, gdzieś 50. Także na całym tym zbiorniczku myślę, że ze 100 jest. No, dobra. Także czekam na Helenki. Stabilnie, nic się nie dzieje, no dużo tego lotosa wywaliłem, tygrysiego, także przejrzyście się zrobiło. Trochę sobie pożyczyłem trawki tej głupi glas ona się nazywa, oto ten mój cały trawnik do tego akwarium pod oknem, zaraz wam pokażę, co tam wymyśliłem. I to tak dzisiaj grzebie cały dzień i coś modzę, no i fajnie. Dobra, spadamy stąd, tu już nic więcej ciekawego nie ma. Jest tak jak, podobnie jak zwykle, no, czyli no tak, trochę więcej miejsca. Miałem nagrać filmik sprzed działaniem w tym akwarium, ale pomyślałem, że to bez sensu, bo to było tak zarośnięte, że nic nie było widać. Ta alternatera to był taki długa roślina i boczny wypuszczała tak w lewo, więc ja ją tak położyłem i w poziomie zakopałem i spójrzcie, ile tu wyszło szczepek. Tu jest taka jedna zakopana łodyga, ta główna, tu jest czubek, a to są boczne, ale to są wszystko szczepki, to można było poodrywać, tak się będzie lepiej trzymało. Tu tak na przypał wsadziłem
liścia tego tygrysiego lotosu. No i powiem wam, że już chyba z czwarty dzień i daje radę. No już coś go zaczyna brać. No nic z tego nie będzie, ale ta próba musi być. Jak nie spróbuję, to nie uwierzę. Także tak wygląda to akwarium. A, stąd rybki przerzuciłem tu, bo okazało się, że mam dużo tych robali. Tych maleńkich, tych po pół milimetra, nie wiem co to za robalki są. I nie bardzo są zainteresowane głupiki tymi robalami. No ale chyba coś tam trochę dziobią. Trochę je przygłodziłem. Tu, jak ta roślina? Kurczę, solwinia czy coś. Zobaczcie, jak ładnie się ten, już dwa są kawałki. Z jednego. Solwinia czy coś takiego. Jeszcze ściągawki zrobiłem z nazwami tych roślin, ale jakoś nie mam jej teraz przy sobie w pokoju. Dobra. No i tutaj. Tutaj najwięcej dzisiaj chyba działałem. Chaos trochę tu panuje, zamulona woda. Bo tak. Pamiętacie, tak jak w tamtym tygodniu się zastanawiałem, co zrobić, czy tu jakiejś ziemi ogrodowej dodać, czy coś. I kiedyś robiłem kulki nawozowe, to były gliniano-torfowe. Wziąłem trochę kretowiska i wziąłem trochę gliny z piasku i w piekarniku upiekłem takie kuleczki. No i wpierniczyłem tutaj z 40 tych kuleczek raz po raz na całym akwarium. Później poposadzałem te rośliny z powrotem i tu sobie troszkę tego głupiglasa wziąłem z 70. Oprócz tego połowa opakowania pałeczek nawozowych dostarczyków, czy nie dostarczyków nawet, tutaj wpakowałem. Łamię taką pałeczkę na trzy części i robię jeden sad, drugi, trzeci. Tu gdzieś nawet wystaje ta pałeczka. O tu. O, widać. To błękitne takie. Nie zasypałem dobrze. Także jak było jałowe to podłoże, tak zobaczymy. Dzisiaj 3/10 siarczanu potasu grama. Tak jak zwykle co drugi dzień daję do tego akwarium i do tego obok. 1 ml mikroelementów, 1,5 ml karbo. No i tyle. Także zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekawy. A zaglonione były te szyby? No strasznie, tutaj od okna te obsadzają się szyby na zielono glonami. Tu mam mieczyki odłowione wczoraj i przedwczoraj z 70. Te mieczyki, 4 sztuki, powędrują jutro do rodziców, bo rodzice nie mają mieczyków, jak się okazuje. No i zawiozę tego lotosa tygrysiego i ponoć tam filtr nie na powietrze, tak jak trzeba, jeszcze filtr wyczyszczę. I to co zwykle, standardowo. Takie ogarnianie. No. Także tak to wygląda teraz. Tu też zamoliłem, bo trochę grzebałem tam z tyłu. Patrzyłem, czy są te robale. Trochę strzykawką odsysałem. Jakieś podejrzane takie białe naloty. Bo to nie sposób zobaczyć innego robala, tylko cała gromada. Dopiero wtedy taki biały nalot. Jest bardzo małe. To nie ma nawet milimetra ten robal. No czasami miewa nawet i parę milimetrów. Dwa na przykład. Ale to jest chyba maks. Taki to będzie przegląd w tym tygodniu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Bam.